Jeden wieczór luniowy w blasku księżyca i gwiazd po wodzie, gdzie w każdym domu, w każdym sercu Bóg się w ubogiej stajence rodzi. Jest taki jeden wieczór luniowy, gdzie myśli biegną w odległe lata, gdzie wszystkie troski są zapomniane, a w każdym człowieku widzimy brata. Jest taki jeden wieczór luniowy, gdzie są najbliższe ojczyste progi, gdzie obraz matki mgłą przesłonięty, zawsze wciąż żywy i sercu drogi. Jest taki jeden wieczór luniowy, gdzie się nadzieja jak ranek budzi, gdzie wszystko jasne jest i proste, znika nienawiść wroga. Myślę, że wspólnie będziemy mogli spędzić ten czas tutaj na wspólnym naszym świątecznym spotkaniu. Przewodniczący Komisji Budżetu. Kazimierz Warszawa, Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin. Zbigniew Kwiecień, Radny Malczyc i Mękarzowic, Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Opieki Społecznej. Rok z punktu widzenia samorządowca był udany, albo bardzo ciężki i pracowity. Nawiedzały nas nasz teren ulewne deszcze. Rolnicy ponieśli straty z tego tytułu. Stan finansowy jest poszkodowany, jest po prostu zły. Co do inwestycji, to rok był udany. Dziękuję. No, myślę, że pozytywnie, bo wizerunek Czarnocina się bardzo zmienia i biorąc pod uwagę, że to jest stolica gminy, ten kierunek jest właściwy, żeby Czarnocin nam piękniał i mieszkańcy z innych wsi też mogli się tym cieszyć. No, myślę, że to będzie pozytywnie oceniane, szczególnie te inwestycje, które służą wszystkim dzieciom, no i mieszkańcom zarówno też. No, jeżeli chodzi o mój okręg wyborczy, to też powiem szczerze, że był to rok dobry, ponieważ wszyscy jesteśmy zadowoleni z oddanego odcinka drogi Malczyce Górki, o który zabiegały i walczyły pokolenia, można powiedzieć. Oprócz tego jeszcze jest krótki odcinek drogi w Mękarzowicach pod pana Nowaka, ale wreszcie otwarło mi się to okno przysłowiowe na świat, ma asfalt pod sam dom. Był pastu...